A jak widać na jednym ze zdjęć komory silnika, zapylenie jest u mnie duże, stadnina koni w sąsiedztwie, plus silnik nigdy nie myty. W zasadzie przez chwilę, przyznam się wam szczerze, byłem przekonany, że ten olej pochodzi z diesla. Długo nie mogłem uwierzyć w to, że tak nie jest. Do tej pory trudno mi jest to zaakceptować. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Hyundai iX35 z benzynowym silnikiem 1.6 GDI z bezpośrednim wtryskiem benzyny o mocy 135 koni mechanicznych. Auto nowe, zakupione w salonie, aktualny przebieg 50 840 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest to olej, który pracował w tym samochodzie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Maciej. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Maciej skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży. Kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów również za chwilę. Do silnika zalany został olej Motul 8100X Clean EFE ACAC2/C3, kupiony w lokalnej hurtowni motoryzacyjnej. Klasy jakościowe i aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie był stosowany żaden dodatek do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Warto odnotować, że producent auta zaleca normę ACAA3/A5 i na taki Maciej będzie zmieniał w tym roku. Przebieg badanego oleju to 4,5 tysiąca km, około 95% eksploatacji to miasto, 5% trasa, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 12 miesięcy, brak dolewek, brak pukanek. W ramach dodatkowych informacji Maciej napisał tak. Sposób użytkowania auta raczej spokojny, jak zajdzie potrzeba udobruchania wewnętrznego dzika, w cudzysłowie, wsiadam na moto. Samochód używany praktycznie wyłącznie na dojazdy do pracy, 5% to wyjazdy międzymiastowe na odcinku do 30 km. Sporadycznie max raz do roku, raz na 2 lata, dłuższy wyjazd, ale w kraju. W ciągu ostatnich 5 miesięcy 100% miasto, trasa do pracy to około 4 km w jedną stronę, więc odpalone rano auto co najmniej połowę tej trasy przyjedzie na zimnym silniku. Latem jest troszkę lepiej, potrafi w sprzyjających warunkach, korki ze względu na remont, oraz wyższą temperaturę otoczenia nawet się dogrzać do temperatury roboczej. Przebieg na tym oleju to około 4,5 tysiąca km. Dodam, że nigdy wcześniej przebieg roczny auta pomiędzy wymianami nie przekroczył 7 tysięcy km. Spalanie to około 10 do 10,5 litra na 100 km. Chciałbym sprawdzić jego stan po użyciu w trudnych warunkach, jak to producent auta określił w instrukcji. Nikt o tym nie mówi, ale auta używane w miejskim ruchu mają chyba u wszystkich producentów aut interwał pomiędzy wymianami oleju skrócony o połowę. I jak to teraz porównać z olejami Long Life, które ludzie użytkują do 30 tysięcy km pomiędzy wymianami, a nadal użytkują w miastach na krótkich odcinkach? Jeśli będzie taka możliwość, chciałbym w przyszłości co roku po wymianie podsyłać próbki innych marek olejów. Wymianę oleju przeprowadzam sam, więc zawsze następuje to po rozgrzaniu płynu do przynajmniej 50-60 stopni Celsjusza. Olej w tym czasie też jest wyraźnie ciepły. Wymiana była robiona w zeszłym roku, konkretnych spostrzeżeń do przesłanego oleju brak. Raczej jest to spostrzeżenie w stosunku do każdej przeprowadzonej wymiany. Auto staje się cichsze i dynamiczniejsze. Nie jest to demon przyspieszenia, ale różnice przed i po wyraźnie czuć. Może też dlatego, że w tym samym czasie wymieniam też filtr powietrza, a jak widać na jednym ze zdjęć komory silnika, zapylenie jest u mnie duże, stadnina koni w sąsiedztwie, plus silnik nigdy nie myty. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do pomiarów.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 72,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 164. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy zgodność na poziomie akceptowalnym. Zmierzone wartości są odpowiednio 3,1% niższe od deklaracji. Wyższa zgodność dotyczy pomiaru w 100 stopniach Celsjusza. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 47,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 182, a to oznacza, że odnotowano bardzo mocną redukcję lepkości. W 40 stopniach Celsjusza spadek lepkości o 34%, w 100 stopniach spadek lepkości o 22%, indeks lepkości zwiększył się o 11%. Wyraźne sygnały, że coś niedobrego dzieje się w tym silniku. Po tak niskim przebiegu takie zmiany są kompletnie nieuzasadnione. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym krytyczny. W zasadzie przez chwilę, przyznam się Wam szczerze, byłem przekonany, że ten olej pochodzi z diesla. Długo nie mogłem uwierzyć w to, że tak nie jest. Do tej pory trudno mi jest to zaakceptować, że olej, który pracował w silniku o zapłonie iskrowym, może tak wyglądać. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. W podczerwieni mamy wyniki z kategorii bardzo złe, w zasadzie prawie wszystkie parametry na czerwono, dużo zanieczyszczenia, redukcja bazy olejowej, dodatków, krytyczne poziomy oksydacji, nitrooksydacji. Podsumowując, otrzymano trzykrotne potwierdzenie, że jakość przesłanej próbki jest w stanie krytycznym. Pozostaje do zweryfikowania źródło takiego stanu, czy to kwestia silnika, czy to kwestia oleju, czy to kwestia eksploatacji, czy też kwestia otoczenia, w którym mieszka Maciej, o którym wspominał wcześniej. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!